Nie wiem, czym to mógł. Dłutem drapał, natomiast zobaczcie, 30 maj 1893 rok. Jeżeli chodzi o komfort pracy, Golden Mask 7. Bardzo mi się podoba, zobaczcie, tu jest żelazo. A ja wzmacniam swoje bicki, jak mnie zdenerwuje, żeby go łatwiej sieknąć. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj jest ten jeden z ciekawszych dni w życiu poszukiwacza. Dotarły do nas najnowsze modele wykrywacza metali Golden Mask 7. I jako pierwsi mamy przyjemność prezentowania i testowania tych wykrywaczy w naszym kraju. Witam Was również. Ja dzisiaj standardowo ze swoim Deusikiem, a Krzysiu będzie testował Golden Mask 7. Jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie w terenie. Zbieramy się na poszukiwania w ciekawe miejsce do lasu. Zostańcie z nami do końca, zobaczycie nasze poszukiwania, na pewno będzie fajnie. No i na koniec zobaczycie uzupełnienie, małe, bo małe, ale uzupełnienie naszej siłowni. Jedziemy w teren. Zobaczcie, ostatnio mam szczęście do tych moich pierwszych sygnałów i pierwszy sygnał i 10 groszy, nie? Tak mi się wydaje. Chyba tak, no. Ale współczesne, czy? No właśnie, nie wiem. Chyba tak. Dobrze. Dobra wróżba na te poszukiwania. Natomiast u mnie trzy sygnały. Dwa pierwsze sygnały to żelastwo, jakieś elementy od czegoś. No i co ciekawszego, to krzyżyk. Spójrzcie, w ładnym stanie zachowania. Oczywiście w środku nie ma drzewca, a z drugiej strony wygląda w taki oto sposób. Ale zawsze to cieszy. Zajrzymy zaraz do Ewelinki, zobaczymy co tam u niej. Skupienie jakbyś co najmniej ze złotą monetę kopała. A wiadomo? No, nigdy nie wiadomo. Pogoda zmienna, co? Wczoraj śnieg, dzisiaj słońce. O co tu chodzi, to nie wiadomo. Słońce i śnieg. Słońce i śnieg. Jest, 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 jest. Nie. O Jezu, katar. Przeziębiona jesteś, co i plecy cię bolą. Buziol. Buziol. Z koszyczkiem. Z koszyczkiem. Czy bez koszyczka? Z uszkiem. Z uszkiem, dobrze, z uszkiem. Z uszkiem. Jeżeli chodzi o komfort pracy Golden Mask 7, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, tu jest żelazo. Sygnalizuje nam wykrywacz, a tu jest krzyżyk, który wcześniej znalazłem. Wiesz co? Nie, kurde, już myślałam. Co myślałaś? Coś mi się zaświeciło. Widzisz, co chcesz widzieć? No. To podkurzenie jest. No, też tak. Głębiej może wchodzić. No to jakieś blachy. A nas straszyło jak? A może tam jest ten? Kanka ze złotem. Zostawię Ewelinkę przy tym dołku, niech sobie kopie, a ja idę dalej. Piękny sygnał, nie do ominięcia. No to kopiemy ten sygnał. Zobaczcie, tutaj jakaś monetka. Ja do końca jeszcze nie wiem co to, bo nie widzę. Kamera może to lepiej oddaje. Przerzucimy to sobie na drugą stronę. Co to może być? Nic. Jeden fenik, ale który rok? To nie za bardzo. Spójrzcie może wy,
lepiej to widzicie niż ja, póki moneta jeszcze nie przeschła i jest wszystko bardziej czytelne. Sygnał był taki. Pewny. Zobaczcie, jaki ten wykrywacz jest szybki. A tak głęboki. A to jest ta moneta. Jednak przeschła, to widać troszkę lepiej, co tam jest napisane, który to jest rocznik. Miejscu, w którym jesteśmy, jest bardzo dużo żelastwa, ale jak się człowiek schyli, to i można nawet coś popunktować. Nie wiem, czy będzie widać guziczek. Potwierdzam to, co mówiła Ewelinka, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest bardzo dużo żelastwa. Natomiast z małymi cewkami można tutaj zrobić bardzo dobrą robotę. Wypunktować wśród tego żelastwa guziczki, monety czy jakieś inne przedmioty, które zostały tu zgubione. Na dowód tego pokazuję, co i ja przed chwilą wyciągnąłem z ziemi. Jedna złotówka z 1949 roku. Te monety z tego okresu nadają taki niepowtarzalny klimat. Człowiek próbuje się wczuć w te czasy i wspomnienia wracają. Łusk. Od Mausera. Od Mausera. Ze zbitą sponką. Tak jest. I kolejny sygnał. Siteczko. Aluminiowe. Mu się gnie na różne strony. Ale zawsze sygnał jest. Łowco wśród poszukiwaczy. Poszukiwaczy wśród. Ławiarz to wśród. Ojejku, brak mi słowa. No, żelastwa. Te śmieci, żelastwa. Zobacz. Także... O, patrz. A, to tu masz jakiś śmietnik. No. Buteleczka. Łot perfumów. Perfumy w takich czymś były. No. To stare te. Stare takie, no, szkiełka, buteleczki. Może widzowie będą wiedzieli, z jakiego to okresu. Starego. Muszę pochwalić się Wam pierwszym wrażeniem po kontakcie z tym oto detektorem. Mówią, że pierwsze wrażenie jest zawsze najważniejsze. Powiem tak, w stosunku do poprzednich modeli w wykrywaczu Golden Mask 7 od razu można zauważyć stabilność. Jest on bardzo cichy, stabilny wykrywacz. Pracowałem na tak zwanym filtrze TX, który został tu zastosowany. Chodząc po lesie, musiałem kilkukrotnie puknąć cewką o nogę, zobaczyć, czy mam w ogóle wykrywacz włączony. Jest to oczywiście zabawne, ale to dzieje się automatycznie, ponieważ pracując na innych wykrywaczach, one tam sobie popiardują, coś tam do mnie mówią. I oczywiście też wyśrubowałem ten wykrywacz, żeby działał w taki sam sposób, bo mi to nie przeszkadza, że ten wykrywacz mi sygnalizuje mineralizację gleby, żelazo, czy jakieś tam anomalie. Stąd też pierwsze wrażenie jest takie, bardzo stabilny. Natomiast mogliście też zobaczyć, jaki on jest szybki. Zrobiłem Wam test z monetą. No i tak poniekąd też, jaki jest głęboki. Nie miałem tutaj mega głębokich celów, także nie miałem też możliwości zaprezentowania w tym filmie. Ale co, przede mną kolejne wypady, kolejne testy tego detektora. Będę nabywał większą wiedzę i zaznajamiał się z nowymi funkcjami, które są zastosowane w tym wykrywaczu. A wykrywacz ten został stworzony przez detektorystów z Bułgarii z myślą o poszukiwaniach skarbów na całym świecie. A na koniec znalazłam takie oto coś. Macie może pomysł, od czego to? Tak mi się wydaje, że może to było siedzonko od rowera. Nie wiem. Zostańcie z nami do końca, bo Krzysiu chce jeszcze mnie zabrać w jedno miejsce. Jestem bardzo ciekawa, w jakie, nie chcę powiedzieć. Zdążyliśmy zebrać się przed deszczem. Się rozpadało też ze śniegiem.
jeszcze na koniec nas wytrzącha. Idziemy taką drogą wyłożoną kamieniami. Korzystając z okazji, pokażemy Wam w lasach, w okolicznych lasach, gdzie prowadzimy poszukiwania, jakie stoją głazy i jakie one miały znaczenie. 30 maj 1893 rok. Ciekawe, nie? No ciekawe, bardzo ciekawe, zobacz. Ale się ktoś musiał namęczyć, jak to... nie wiem, czym to mógł. Dłutem drapał, natomiast zobaczcie, 30 maj 1893 rok. W bardzo dawnych, odległych czasach, kiedy to byli królowie i szlachta, odbywały się w naszych lasach polowania. Na pamiątkę tych polowań, gdzie był ustrzelony dorodny zwierz, stawiane były takie właśnie oto kamienie. My je nazywamy tutaj lokalnie kamienie Wilhelma, ponieważ cesarz Niemiec, Fryderyk Wilhelm, brał udział w takich polowaniach. I między innymi jeden z tych kamieni upamiętnia te wydarzenie. W naszych okolicach jest kilkanaście znanych kamieni i co chwila ktoś, chodząc po lesie, po lasach, odnajduje kolejne świadectwo lokalnej historii, że ów królowie i szlachta brała udział w polowaniach. Nigdy bym nie pomyślała, że takie scenki, o których Krzysiu opowiadał, są w jakiś sposób udokumentowane. I przetrwały do dzisiaj. 30 maj 1893. Wracając do domu, mamy jeszcze jeden kamień, także podjedziemy w ramach uzupełnienia tego, co tutaj było powiedziane. Zobaczycie, że tych kamieni jest więcej. Bądźcie do końca, za chwilę Wam pokażemy, jak wygląda kolejny kamień Wilhelma. I co tam jest napisane? Widzę tylko datę. Jaka? To jest kolejny kamień, który potwierdza to, co mówiłem wcześniej. Tutaj polowanie odbyło się w 1889 roku. Reszta napisów jest mało czytelna, ale za mną jest kolejny kamień, także też przejdziemy, zobaczymy, w którym roku zostało zabite tutaj zwierzę. Z kolei ten kamień był postawiony, albo tutaj zwierzyna padła 30 maja 1882 roku. Będziecie u nas w Warmińsko-Mazurskim, w okolicach Dzierzgonia. Możecie sobie takie kamienie obejrzeć. Oczywiście potraktujcie to jako ciekawostkę historyczną. Jeżeli ktoś podłapie temat, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Wam konkretnie trafić w te miejsca. Natomiast nie ma lekko. Zobaczcie, śniegi topnieją. Droga nam tutaj się rozchodzi. A Ewelinka dodatkowo przemarzła i ją boli kręgosłup. To się nazywa poświęcenie. To starość. Jo, starość, starość. No jedziemy. Jedziemy. Zaczynamy ćwiczenia rodzinne. Hania już tutaj sobie pedałuje. Słuchawki, muza musi być uśmiechnięta. Czy ty chcesz jakąś wagę zgubić, czy tylko tak dla zdrowia ćwiczysz? Halo? Cisza. Do dzieła. Jedziemy, pompujemy. Zakupiliśmy sobie nowisieńki Fulkenówka Gryf. Oczywiście jeszcze z niego nie korzystałam, mam problemy z kręgosłupem. Krzysiu się na razie bawi. Bicepsy, klatę i kręgosłup wzmacniam na poszukiwania. Ręce sobie wzmacnia, żeby z wykrywaczem szybciej biegać. I kręgosłup. No dokładnie. Jest moc.
a ja wzmacniam swoje bicki, jak mnie zdenerwuje, żeby go łatwiej sieknąć. Nie mówisz chyba o mnie. Nie, broń Boże. Dziękujemy Wam za oglądanie naszych filmików. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.